Słuchajcie, dzisiaj opowiem wam o najlepszym wzorcu męskości, który funkcjonuje w popkulturze. Wystąpił on w pewnej kultowej niemalże serii filmów, które są majstersztykiem, jeśli chodzi o kinematografię, a ta postać, która tam wystąpiła, jest no majstersztykiem, jeśli chodzi o wzorzec męskości. O kim mowa? Oczywiście o Aragornie z Władcy Pierścieni. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Mencave, czyli serii poświęconej dla... Panów, serii, w której bierzemy na tapet różne postacie z świata realnego lub też filmowego i zastanawiamy się, czy warto te postacie w swoim życiu naśladować, czy wręcz przeciwnie. Tak jak powiedziałem, dzisiaj wiedzie Władca Pierścieni, a także postać Aragorna, która jest przekotem, jeśli chodzi o męską energię. Od razu powiem, że to nie jest jakieś turbo odkrycie no bo postać Aragorna na pewno się już przewijała niejednokrotnie w manosferze, niemniej jednak ja dzisiaj swoje 5 groszy do tego Dorzucę, przeglądając tą trylogię, żeby wyłuskać te momenty, w których występuje Aragorn i napisać na ten temat skrypt. Słuchajcie, zapomniałem, jaki władca pierścieni jest syty. Po prostu dzisiaj już się takich filmów, zwłaszcza fantazy, nie robi, bo taki film w dzisiejszych czasach musi być politycznie poprawny musi pokazywać czarne elfy, skośnookie, krasnoludy, waleczne, niezależne feminy. No coś co po prostu moim zdaniem nie powinno mieć miejsca w żadnym kinie w dzisiejszych czasach jest jakby to notoryczne milone. A w czasach, w których został nagrany Władca Pierścieni, no tego wszystkiego nie mieliśmy. Dlatego mogła powstać taka wspaniała opowieść, która ma wiele niesamowicie dobrze dopracowanych wątków, no ale dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie wątkiem Aragorna, także lecimy. Po raz pierwszy Aragorn pojawia się dopiero w 50 minucie, gdzie jest przedstawiony widzowi jako taka... Nie wiadomo, czy dobra, czy zła postać, czy będzie to bohater, czy antybohater. No, owiany tajemniczością, gościu, który siedzi w rogu karczmy popalając fajeczkę. Na szczęście długo nie musimy czekać i po kilkunastu minutach od przedstawienia tej postaci, Aragorn już wykazuje tutaj takie bardzo pozytywne cechy męskości. Kiwając na guli, którzy przybyli, żeby zabić naszych ukochanych hobbitów, Aragorn wymyślił plan zamienienia pokoju i ze spokojem po prostu to wszystko ogarnął. To to jest właśnie jedna e, ważna lekcja odnośnie męskości. Tak jak niejednokrotnie podkreślam, męska energia charakteryzuje się takim uziemieniem i niereagowaniem na emocje w sposób taki kobiecy, czyli facet dobrze jak jest zrównoważony wewnętrznie i nie daje ponieść się swoim takim emocjom, które w nim buzują, czyli strachowi, zdenerwowaniu i wszystkim podobnym tego typu rzeczom, tylko jest w stanie ogarnąć sytuację na chłodno i tutaj to pokazuje już Aragorn od pierwszych minut, kiedy go poznajemy. Aragorn. Zastanawia zaprowadzić hobbity do Rivendell, stając jakby w roli przywódcy. To jest też jedna bardzo ważna cecha e, silnego mężczyzny, że potrafi on przewodzić osobom, które nie są kompetentne do tego, żeby to robić i ratuje ich po raz drugi przed nas gulami, kiedy to nasze drogie hobbity ściągają na siebie nieszczęście. No niestety ofiary tutaj musiały być i Frodo został dźgnięty takim zatrutym, magicznym sztyletem przez króla nas dlatego trzeba było go zabrać do Rivendell jak najszybciej, żeby elfowie odprawili. Nad nim swoje wódu i go wyleczyli, i w tym momencie to jest bardzo ciekawy motyw, pojawia się Arwena, czyli piękna elfka grana przez Liv Taylor. Swoją drogą, dobrze że nie odziedziczyła ona swojej urody po tatusiu, bo nie wróżyłbym jej cudownej kariery. No i coś, co kiedyś było obecne w filmach. To jest pokazanie silnej kobiecej postaci, która jednocześnie nie reprezentuje sobą męskich cech. Popatrzcie, w Rings of Powers, jeśli ktoś się orientuje, najgorszy serial po prostu świata. Po prostu nie wiem, jak to można było zjebać, wziąć franczyzę władcy pierścieni i po prostu to zmielić przez maszynkę do mięsa. Tam jest pokazane Galadriela, która jest męska, walczy, pokonuje wszystkich mężczyzn, po prostu kopniakiem, po prostu jest takim czakiem Norrisem wśród elfek. No bez sensu, to jest. to jest sztuczne, to jest niefajne, do dupy się to ogląda, ale tutaj jest pokazana Arwena, która jest też Elką, też jest silną kobietą, reprezentuje tą kobiecą siłę, ale właśnie przez swoje kobiece atrybuty. Zabiera ona Frodo na konia i spieprza nas gulą po drodze, tratując ich elfią magią, kiedy wchodzą do rzeki. Przenosimy się do Rivendell, widzimy tutaj Aragorna, który przyszedł oddać cześć swoim przodkom do specjalnej kapliczki upamiętniającej E, motyw, w którym e, Sauronowi urżnięte zostały paluchy razem z pierścieniem, no i leży tam Elendil, ten miecz, którym Isildur, czyli e, przodek Aragorna, uciął te paluchy z Sauronowi. No i każdy, kto zna tą historię, to chodziło o to, że Isildur jakby zabrał ten pierścień, przywłaszczył go sobie, a co za tym idzie, jakby e, powiedz się na pokuszenie, można powiedzieć, podjął złą, bardzo złą decyzję. Zamiast zniszczyć ten pierścień, po prostu stwierdził, że teraz on będzie najpotężniejszym, e, jakby Herosem w tym całym uniwersum. No i Aragorn, stojąc z tej kaplicy, znając tą historię, jakby obawia się tego swojego cienia, gdyż w jego żyłach też płynie krew i sildura I to jest właśnie spoko motyw, gdyż pokazane jest, że pomimo tego, że Aragorn jest przekotem, jest jednym z bardziej potężnych rycerzy w tym całym uniwersum, to w dalszym ciągu jest on świadomy swojego cienia swoich słabych stron i jakby on się ich nie wyrzeka. On po prostu się obawia, że on podzieli los swojego przodka i nie będzie mógł sprostać temu całemu wyzwaniu, które teraz przed nimi stoi w tym całym uniwersum, bo Sauron się odradza, no i w tym momencie przychodzi Arwena, która okazuje się w tym momencie, że jest jakby ukochaną Aragorna i pociesza go, mówiąc, że ty jesteś inny, jakby wierzę w to, że podejmiesz decyzje prawidłowe, kiedy taki Czas nadejdzie. Generalnie ich relacja jest bardzo fajnie pokazana. Ona jest taka troszkę platoniczna pomiędzy nieśmiertelną elfką a śmiertelnym człowiekiem. I tutaj jest pokazane, że kobieta Aragorna. Go bardzo mocno wspiera i dodaje mu sił. No, i to jest bardzo ważne, gdyż no, wewnętrznie kobieta w związku powinna, jakby, podbudowywać swojego faceta i wspierać go w sytuacjach, w których jest mu ciężko. No, i tutaj właśnie to się dzieje. Co ciekawe, też Arwena rezygnuje dla Aragorna w imię tej całej miłości ze swojej nieśmiertelnej natury, jakby dając mu pewien symbol, taki wisiorek, który właśnie ma reprezentować to, że ona, jakby, oddaje tą całą swoją nieśmiertelność i chce, jakby, spędzić. Życie śmiertelniczki u boku Aragorna, co jest, no nie lada poświęceniem, nie oszukujmy się, ale to tylko pokazuje, jak silna jest miłość między tymi dwoma postaciami. Przewijamy historię do przodu, cała drużyna pierścienia się zebrała wyruszają oni do tego, żeby wrzucić ten pierścionek do wulkanu i go zniszczyć no i po drodze natrafiają na Morię słuchajcie, te sceny z Morii no to jest po prostu tak sycie pokazane, jakby świat fantazy, że mi się to, do dzisiaj mam ciary jak to oglądam po prostu i w tejże Morii e, dzieje się coś, czego nie przewiduje żaden z bohaterów, a mianowicie napotykają na Balroga potężnego, prastarego demona który po prostu tam ich zaczyna gonić i chce ich zaciukać, no i tylko jeden członek całej drużyny jest w stanie stawić mu czoła i jest nim oczywiście czarodziej Gandalf, który po prostu w tej już kultowej scenie mówi, że nie przejdziesz dalej przez ten mostek i tam jakieś czary odprawia. No niestety Bal Balrog jest chytry i go tak cyk swoim biczem ściąga razem ze sobą w otchłań. No słuchajcie, dla osoby, która pierwszy raz to ogląda, no to jest Turbo, duże zaskoczenie, że niemalże najważniejsza postać w całej trylogii ginie w połowie pierwszego filmu. I tutaj jest znowu pokazane coś, co znowu definiuje w pewien sposób taką. Bardzo zdrową męskość. Popatrzcie, cała drużyna jest zdruzgotana stratą Gandalfa, który można powiedzieć, poświęcił się dla nich, żeby oni mogli uciec wszyscy oprócz Aragorna. Aragorn nie pozwala sobie w tym momencie na jakby zawładnięcie tym negatywnym emocjom, chociażby chciał, to rozumie, że teraz on jest jakby na czele tej całej drużyny i on musi wszystkich ogarnąć, bo za niedługo będzie zmierzch i te wszystkie gobliny, które ich goniły, po prostu wylezą za nimi i ich zaciukają. Czyli całe to poświęcenie Gandalfa obróci się w jest to bardzo ciężka sytuacja dla całej drużyny. No i tutaj Aragorn po raz kolejny staje na szczycie zadania i po prostu wszystkich ogarnia. Mówi: Słuchajcie, dobra, będzie czas na rozpaczanie, ale teraz musimy uciekać. No i jakby kieruje wszystkich i ogarnia, żeby po prostu przeżyli. No i tak jak powiedziałem, to jest moment, w którym znowu Aragorn nie daje swoim emocjom wyjść na pierwszy plan. Bierze to na chłodno, bierze to na klatę i jakby jest tym przywódcą, którego właśnie oni w tym momencie potrzebują, pomimo tego, że on jakby im zabrania, jakby płakać i jakby przeżyć tą całą stratę. Więc można powiedzieć, że jakby robi coś złego, ale w tej sytuacji, w tym kontekście, no to jest bardzo wszystkim potrzebne. Po tym wszystkim docierają oni do znowu elfy i osady. Tutaj te elfie miasta są takimi checkpointami, w których mogą oni się wie, odpocząć, troszkę uzupełnić siły i zapasy. No i ostatnia część tego filmu, która jest, no, niesamowicie dobrze zrobiona, gdyż zaczynają gonić ich Urukhai, czyli największe Madafakery wśród wszystkich orków w tym uniwersum, które są stworzone przez Sarumana. Potężnego czarownika, no i te uruchaj. Jak ja je pierwszy raz zobaczyłem. Oglądałem te filmy w gimnazjum, więc to było dla mnie coś niesamowitego. Z takimi oczami na to patrzyłem. Tuż przed atakiem Urughaji mamy tutaj takie pewne porównanie. Boromira, który jest tam synem Gondoru, synem namiestnika i Aragorna, który jest prawowitym królem tego Gondoru. Boromir nie uznaje jakby tego, że Aragorn jest jego jakby można powiedzieć władcą. Cały czas tak pobłażliwie go traktuje z góry. Mówi, że nie, ty jesteś w ogóle tam nikim itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie pokazane jest kuszenie poprzez pierścień tych dwóch bohaterów. Boromir Zostaje kuszony przez pierścień i chce go odebrać Frodowi. Frodo oczywiście ucieka yy, i Boromir, jakby pokazuje, że dał się temu swojemu cieniowi pochłonąć i odłączyło mu myślenie, tak? Zszedł na tą ciemną stronę mocy, jak to Darth Vader kiedyś. <grym> i, I później ten pierścień też kusi Aragorna, który po prostu yy, swoją wewnętrzną siłą mówi: Nie, mówi Frodo, że to jest twoje brzemię, ja ci go nie będę odbierał, i pokazuje właśnie, że w tym momencie. W pokonuje on swój własny cień, który ciągnął się tak na dobrą sprawę od czasów Isildura, czyli jego dziadka, czy prapradziadka, nad jego całym rodem. W tym momencie to zostaje przełamane. Aragorn daje rady Pierścieniowi, mówi nie chcę tego pierścienia. Dzięki temu jakby awansuje level wyżej. No i w tym momencie Jezus, jaka tutaj scena się odpieprza, bo doganiałem ich. Urukhai. I tutaj zaczyna się robić naprawdę bardzo ciekawie. Aragorn oczywiście w swojej odwadze i sile mówi, że Frodo spieprzaj. Tu jest piękna ta scena z takim powiewającym płaszczem. I wychodzi naprzeciw całej zgrai uruk w ogóle sam na sam. Nie bojąc się ich ani troszeczkę. No i tutaj mamy pokazaną piękną scenę walki. Nasza drużyna Pierścienia walczy z tymi uruk -Hai. I co ciekawe w tej historii. Boromir, który przed chwilką szedł na ciemną stronę mocy, dostaje szansę na odkupienie, którą też wykorzystuje, jakby ratując hobitów, e, kosztem własnego życia. Dostaje on kilka szczał w klatę od szefa Urukhai, czyli Ugluka, którego e, pokonuje Aragorn, bo zdąża jeszcze na ostatnie chwile życie Boromira. I tutaj mamy scenę, którą po prostu, jak ja oglądałem, to się poryczałem. Bez kitu e, jest tutaj tyle emocji prawdziwych. Pokazana tutaj jest niesamowita relacja pomiędzy tymi dwoma panami. W tym momencie Boromir już na łożu śmierci po prostu mówi, że zawiódł. Bo splamił swój honor, chcąc odebrać pierścień Frodowi, to jest coś, co nie funkcjonuje praktycznie w dzisiejszych czasach u mężczyzn, czyli honor. Honor, który jest ważniejszy od życia nawet. Eee, I splamienie tego honoru jest najgorszym, co może Ci się przytrafić. Boromir jakby oczyszcza swój honor, ratując hobbitów, oddając za nich własne życie. I w ostatnich słowach tuż przed śmiercią, jakby przeprasza ona Ragorna za swoją całą ignorancję i uznaje to, że jest jego kapitanem, jego królem, jego przywódcą. No, i to jest piękna scena, po prostu tak jak mówię, oglądając to, łzy cisnęły mi się na oczy. No, to jest to, co powiedziałem wcześniej, tak po prostu powinno się nagrywać filmy. Filmy, w których naprawdę zżywasz się z tymi bohaterami, i jak bohater umiera, to po prostu jest ci tak na maksa przykro, tak jakby ktoś tobie umarł bliski. A w dzisiejszych czasach, jak ja oglądam te filmy, to ja mam głęboko w dupie, co się wydarzy tym bohaterom, bo one są tak płytko osadzeni jakby w tej historii, którą w dzisiejszych czasach te filmy opowiadają, ale na szczęście mamy władcę pierścieni, co to by raz na jakiś czas do tego powracać, żeby zobaczyć jak powinien być nagrany dobry film. Film kończy się tym, że Frodo z Samem jakby się oddzielają od drużyny, zostawiając jakby Aragorna, Gimliego i Legolasa w trójkę samych. Pipina i Merego porywają uruk no i teraz Gimli pod koniec mówi, no, że Drużyna zawiodła, zawiodliśmy naszych przyjaciół, nie podołaliśmy. Aragorn w tym momencie znowu staje jako w roli przywódcy i mówi: Słuchajcie, nie zawiedliśmy, dopóki jeszcze tamtych dwóch niziołków żyje, których porwali Uruk-hai. Musimy ich odbić, to są nasi przyjaciele, yy, i ruszamy, tak? I zaczynają oni gonić tych Uruk-hai. I tutaj jest pokazana taka piękna, czysta przyjaźń, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. No. Tutaj się kończy pierwszy film, no i przechodzimy do dwóch wież, do drugiego filmu trilogii. Tutaj motyw Aragorna został uszczuplony, także pójdzie nam troszeczkę szybciej. Słuchajcie, jeśli podoba Wam się ta seria, a także ten materiał, to bardzo Was proszę o pozostawienie lajka. Jest to bardzo ważne do promocji tego kanału i dzięki temu będę mógł docierać do większej ilości ludzi. Serdecznie dziękuję za każdego lajka, a my lecimy dalej. Doganiają oni tych uruchai, których gonili, ale niestety uprzedzili ich jeźdźcy Rohanu, którzy. W noc wcześniej wyrżnęli ich w pień. No i tam tylko widzimy taką stertę ciał, więc nasi bohaterowie myślą, że no, wszystko stracone, nie udało im się uratować swoich przyjaciół. I tutaj jest ciekawostka odnośnie filmu. Tutaj w scenie Aragorn kopie z całej siły w hełm Urukali i po prostu w takim wiecie gniewie pada na kolana i zaczyna krzyczeć no i Vigo, który grał Aragorna w tym momencie, co ciekawe, złamał słuchajcie, palca u stopy kopiąc w ten hełm, także ta cała złość ten krzyk, to był prawdziwy krzyk bólu po prostu, który widzicie no, wspaniały aktor przekuł na to żeby mm, odegrać taką fajną scenę i co ciekawe później oni musieli biegać po tych wszystkich górach jak nagrywali ten, e, ten motyw no i Aragorn musiał biegać z, ze złamanym palcem, no ale cóż tutaj przenosimy się dalej w filmie no i nasi bohaterowie znajdują się w Królestwie i tutaj historia, jakby testuje znowu Aragorna, a w zasadzie jego relacje z Arweną, jego miłość z Arweną, bo pojawia się tutaj inna pani, czyli księżniczka Eowina, która jest bardzo urodziwą, wojowniczą, inteligentną, bystrą, kolejną, można powiedzieć, mocną kobiecą postacią, e, która zakochuje się w Aragornie. I widać tutaj, że Aragorn, jakby to wszystko widzi, e, doskonale sobie rozumie, jaka jest sytuacja, pomimo tego, jakby pozostaje wierny Arwenie. I to jest kolejny fajny przykład tego, że. No, prawdziwy mężczyzna, no nie do końca lubię tego określenia, ale powiedzmy, że jakby jest w stanie powstrzymać swoje zwierzęce instynkty, no bo strategią reprodukcyjną faceta jest po prostu. Rugać jak najwięcej kobiet się da, zapłodnić jak najwięcej kobiet się da, z punktu widzenia biologii oczywiście. No i tutaj Aragorn jakby jest ponad tym, jak rozumie, że ta relacja i ta miłość, która łączy go z Arweną jest zdecydowanie dużo ważniejsza niż jakiś e, skok w bok nawet z taką fajną postacią, jaką jest Eowina. W historii jest tutaj pokazane, że tutaj cała ogromna, niesamowicie wielka armia Urukhai, czyli tych przekotów, orków, e, no, maszeruje na Rohan. Ich jedyną szansą na przetrwanie jest po prostu warownia w górach, która jeszcze nigdy nie padła. No i udają się tam ze wszystkimi ludźmi. I tutaj jest kolejny fajny motyw pokazany, o którym wspominał Miłosz Brzeziński, to że Więksi mężczyźni powinni być odpowiedzialni za tych mniejszych. Dzięki temu w społeczeństwie jest kultywowana jakby ta zdrowa męskość, która jakby ma swoich mentorów. I tutaj jest pokazane, jak Aragorn po prostu podnosi na duchu jakiegoś takiego szczyla, który musi stanąć do walki, bo każdy miecz się liczy w tej bitwie. I widzi, że jest przerażony, po prostu ma jakiś tempę, ostrze, no i właśnie podnosi go na duchu, jakby ostrze jakąś taką dziwną magią jego miecz. I jakby dodają otuchy, tak? Nie wywyższa się nad mniejszymi e, od siebie, a wręcz przeciwnie, jakby staje na wysokości zadania po raz kolejny. No i tutaj kolejna zarombista część tej trylogii, czyli bitwa o Helmowy Jar, czyli o tą warownię. No po prostu pokazane jest, jak ci uruchaj zalewają to wszystko, e, niczym karaluchy. No, coś niesamowitego, po prostu pamiętam jeszcze raz podkreślę, pierwszy raz jak ja te filmy widziałem w kinie, to po prostu ja byłem w takim szoku, byłem pod takim wrażeniem po prostu aż włosy, których wtedy miałem troszkę więcej stawały mi dęba i szczerze powiedziawszy, jak teraz to oglądałem, to miałem dokładnie te same odczucia, no genialny jest to film. Przechodzimy do trzeciej części Władcy Pierścieni, czyli Powrotu Króla eee, Wygrywają oni tą bitwę e, za sprawą tego, że Gandalf jakby przychodzi z odsieczą, już nie jako Gandalf szary tylko Gandalf biały, bo również level apował za sprawą pokonania Balroga. No i tutaj jest scena, w której jakby wyruszają oni do Gondoru, bo tam się ma stoczyć ostateczna bitwa całej trylogii i Aragorna odwiedza Elrond, czyli. Yy jego przyszły teściu, można powiedzieć, który był bardzo, ale to bardzo negatywnie nastawiony do jego związku ze swoją córką, gdyż nie chciał on po prostu, żeby jego córka skończyła jako zwykła śmiertelniczka i oddała swoją nieśmiertelność na rzecz związku z Aragornem, ale pomimo tego jakby przenosi przekuty ten magiczny, wspaniały miecz Elendil, którym właśnie, tak jak powiedziałem, przodek Aragorna uciachał palce Sauronowi, daje mu go w prezencie już jako całe ostrze, a nie w kawałkach i tym samym jakby pokazuje, że go popiera i go jakby kibicuje w tej całej wojnie, można powiedzieć, która się właśnie nadciąga. No i tutaj jest motyw znowu honoru. Pokazane to, że honor jest najważniejszym ideałem dla mężczyzny, gdyż jest tutaj nieopodal miasto duchów. No i te duchy to są właśnie przeklęci mężczyźni, którzy nie wypełnili swojego przeżyczenia. Ja niestety nie znam aż tak dobrze historii tego całego uniwersum. Chodzi o to, że pewna społeczność obiecała, że Stanie do walki właśnie na naprzeciwko złu, ale ostatecznie tam coś nie wyszło. Po prostu porwali swój honor na szczępy i przez to zostali ukarani i teraz muszą spędzić wieczność, cierpiąc jako te duchy zamknięci w tej tam jakiejś jaskini, jakiejś górze. No i jedyną osobą w tym całym uniwersum, który może uwolnić te dusze, jest Aragorn. Trzmiący ten wspaniały miecz, no i przekonuje on te duchy do tego, żeby wypełnili swoje przeżyczenie, oczyścili swój honor i stanęli do walki u boku właśnie ludzi. No w tym czasie generalnie jest Lipa, gdyż armia Mordoru po prostu zebrała się pod Gondorem, jest tam kolejna wspaniała scena batalii pomiędzy dobrem a złem, no ostatecznie jakby dobro wygrywa właśnie za sprawą tych duchów, które są nieśmiertelne i po prostu zmiatają z pola walki wszystkich orków, dzięki czemu jakby wypełniają swoje przyrzeczenie, oczyszczając swój honor, no i Aragorn jakby mówi, że teraz jesteście wolni. Tutaj mamy kolejny motyw tego, że przyjaźń między jakby duchami jest najważniejsza i pomimo tego, że Aragorn pokonuje Armię Mordoru, pomimo tego, że jakby można powiedzieć, że zło jest w pewnym sensie zażegnane, no to stwierdza on, że musimy dopiąć sprawę do końca. Kolejna bardzo taka Promęska rzecz e, i pomóc Frodo, który tam gdzieś się boryka z problemami, e, w związku z tym wrzuceniem tego pierścienia do wulkanu. Postanawia on po prostu wyruszyć z tymi, którzy zostali, nie jest ich dużo, pod bramy Mordoru, żeby odwrócić uwagę Saurona od Frodo, żeby tamten miał chociaż jakąś malutką szansę na to, żeby ten pierścień zniszczyć. Pomimo tego, że Aragorn rozumie, że raczej idą na śmierć, to postanawia zaryzykować właśnie po to, żeby Frodo miał szansę zniszczyć ten pierścień. Kolejna bardzo jakby taka. Wiecie, odważna decyzja, gdzie honor e, i przyjaźń stoi na pierwszym miejscu. Long story short, udaje się to całe cholerstwo ogarnąć. Frodo wrzuca tam pierścień, w zasadzie golon z nim wpada do tej lawy. E, mamy tutaj typowy happy end, w którym to Aragorn jest koronowany na króla, można powiedzieć, wszystkich wolnych ludzi. I popatrzcie, przez te... Trzy filmy Aragorn przeszedł jakby z motywu, w którym jest pogardzany przez wszystkim jakimś tam ziomeczkiem, którego się wszyscy raczej boją i unikają, do momentu, w którym staje się największym królem w tym uniwersum. I to jest piękna, pokazana transformacja, taka męska droga, taki Hero Quest niemalże, który jest wykonany w sposób idealny przez postać reprezentującą jakby tą taką. Bardzo zdrową męskość i te bardzo zdrowe atrybuty męskie, które moim zdaniem my też powinniśmy chociaż w jakimś małym stopniu reprezentować. I pomimo tego, że zostaje on capo di tutti tego całego uniwersum, no to w dalszym ciągu jakby przyjaźń i relacje ze swoimi najbliższymi są dla niego najważniejsze. I jest to pokazane przez to, że on po prostu klęka przed tymi hobbitami, którzy wykazali się odwagą, męstwem i dopieli oni swojego zadania, do końca. I pomimo tego, że są tylko i wyłącznie hobbitami, jakimiś w ogóle zapomnianym ludem z daleka, no to widzicie tutaj, że Aragorn jest w stanie oddać im honory i pokazać ten ogromny szacunek, który do nich żywi. No i tutaj kolejna piękna scena, która ciśnie łzy do oczu. Trylogia Wacy Pierścieni jest po prostu no, dojebana na 1000% pod każdym kątem. No i wątek Aragorna tutaj uczy nas, mężczyzn, bardzo dużo o honorze, o przyjaźni, o wewnętrznej sile, o tej takiej prawdziwej, Męskiej energii, którą każdy z nas jest w stanie reprezentować, jeśli by tylko nad tym popracował i tylko by chciał. Niestety w dzisiejszych czasach honoru tyle co płakała, a ta męska energia troszeczkę kuleje, no ale mam nadzieję, że jeśli razem kolektywnie nad tym wszystkim popracujemy, no to będzie tylko lepiej na tym świecie. Jeśli podoba Wam się ta seria, no to koniecznie obadajcie poprzednie materiały z tej serii. Tutaj macie całą playlistę do obejrzenia. Mojej strony to na dzisiaj tyle, dzięki, że zostaliście do końca, także trzymajcie się i do następnego.